strona przekazuje ci salę wirtualną. Dziękuję bardzo. To tak, ja owszem jestem prawniczką, ale szczerze mówiąc najbardziej to się utożsamiam z określeniem menedżerka projektów IT, ale tak to jest z tą nowoczesnością, że żonglujemy różnymi naszymi tożsamościami. I dzisiejszą prezentację jakby oparłam też o nasze doświadczenia i taką wiedzę z zakresu prowadzenia projektów IT właśnie dla, tutaj zerkam, że dobrze, cieszę się, że mnie wyraźnie słychać, super. Więc nasze doświadczenie właśnie z prowadzenia projektów IT w instytucjach kultury, tą całą jakby bazę informacji, wiedzy, bo oczywiście nie wszystko jestem w stanie dzisiaj powiedzieć Państwu w trakcie półtora godzinnego webinaru, natomiast ona jest dostępna na naszej platformie, na naszej stronie Transformator Kultury. Jeśli jeszcze tylko powiem, Państwo widzą moją prezentację, tak? Ten pierwszy slajd. Super. Więc tak, na stronie, tutaj Natalia zaraz opublikuje link do strony Transformatora Kultury. Znajdą Państwo tam całą masę wiedzy, narzędzi, też nagrań, a przede wszystkim wydaje mi się to, czego tutaj dzisiaj nie będzie, nagrania i rozmowy z pracownikami i pracowniczkami instytucji kultury, w których oni się dzielą swoją wiedzą na temat doświadczeniami, przede wszystkim na temat prowadzenia projektów IT. Tylko dodam jeszcze, że ten projekt Transformator Kultury realizowaliśmy wspólnie z naszym partnerem technologicznym, Superskryptem, więc jest to taki projekt, a tym samym ta wiedza, którą tam udostępniamy, uwzględnia jakby i perspektywę instytucji kultury, ale też perspektywę biznesową, perspektywę osób, które programują, pracują dla instytucji kultury i realizują te projekty. Super, i teraz... Dobrze. I to, o czym dzisiaj będę mówiła, a to też, co wynika właśnie z Transformatora Kultury i to, co widzieliśmy od początku, tworząc ten projekt, że ta specyfika projektów IT w instytucjach kultury polega na tym, że one gdzieś muszą, tak, myśląc o realizacji tych projektów, o prowadzeniu ich, musimy uwzględnić tą szczególną sytuację z instytucjami, która polega na tym, że instytucje mają swoją misję, mają swoje strategie, ale też na tym, że instytucje kultury muszą w trochę w inny sposób pracować ze swoimi odbiorcami, użytkownikami końcowymi. I teraz w ten sposób, uwzględniając te wszystkie zmienne i te wszystkie potrzeby, stworzyliśmy następujący taki flow etapów realizacji projektów cyfrowych. Ja o tym będę dzisiaj mówiła. Natomiast zanim jeszcze przejdę do każdego z tych etapów, chciałabym chwilę powiedzieć na temat tego, czym jest User Centered Design, który pojawił się w opisie tego dzisiejszego spotkania. I chciałabym od razu zapytać, czy ktoś z Państwa już się spotkał z takim terminem, z tym określeniem? Można tutaj mi odpowiadać na czacie, to ja od razu zerknę. Widzę, że tak, super. Design Thinking. Tak, na szkoleniu z panią Janu, super. To jak wyżej? Cieszę się. No to w ogóle dzisiaj widzę, że mamy taką mocną grupę, która już była na naszych warsztatach. Bardzo mnie to cieszy. Dlatego w takim razie może powiem krócej o user-centered design. I tak, oczywiście user-centered design nie jest związany z metodologią design thinking. Ale najprościej, o co w tym chodzi? Jest to taki rodzaj projektowania i w ogóle myślenia o produkcie i o celach, jakie ma realizować ten produkt w oparciu o potrzeby użytkownika. I to, co jest kluczowe dla tego rodzaju myślenia, jest to dobre zrozumienie potrzeb użytkownika i zrozumienie, do kogo chcemy trafić z tym produktem, jaki
jakie problemy użytkownika chcemy rozwiązać albo jakie potrzeby zrealizować i kim jest ta osoba. I myśląc w kategoriach instytucji kultury, musimy się zastanowić, czy czasami projektujemy dla osób, które mają przyjść do naszej instytucji, albo czasami może projektujemy dla jakieś rozwiązanie, jakiś portal dla osób, które wiem, że na przykład nigdy nie trafią fizycznie do naszej instytucji, ale z jakiegoś powodu uważamy, że nasze materiały, zasoby mogą też zainteresować osoby, które nie wiem, mieszkają na drugim końcu Polski i chciałby je poznać. I to, co jest ważne w tym myśleniu, żeby podjąć takie działania, czy to w formie badań, czy to w formie analizy person, tworzenia map empatii, testowaniu pewnych rzeczy, żeby poznać jak najbardziej tą osobę, tą grupę, do której projektujemy. Bo też... I ta kategoria user-centered design, ona też łączy się z myśleniem o strategii projektu. No bo czym jest ta strategia, i tutaj podkreślę, strategii projektu, a nie strategii produktu. Bo to, co jest bardzo istotne i o czym wielokrotnie mówimy w pracowni otwierania kultury i pewnie trochę do znudzenia będę też o tym przypominać w ramach tego webinaru, że strona internetowa, aplikacja, portal, jakiś portal albo jakiekolwiek inne rozwiązanie technologiczne, to jest tylko narzędzie do celu, który chcemy zrealizować za pomocą całego projektu cyfrowego, całego projektu IT. I zwłaszcza dla instytucji kultury, które, tak jak Państwo wiedzą, mają pewne konkretne ograniczenia budżetowe, które mają strategię, które mają swoje misje, które mają też pewien rodzaj decyzyjności, który bywa bardzo często hierarchiczny. Zrozumienie, po co robimy coś, co chcemy osiągnąć, też również do kogo chcemy z tym rozwiązaniem trafić, jest kluczowe i dopiero i dlatego, kiedy my zaczynamy myśleć o czymś takim jak projekt cyfrowy, to powinny zostać zrealizowane następujące kroki. Określenie kontekstu projektu, zdefiniowanie celu projektu, kryteriów sukcesu projektu, zebranie i analiza jak największej liczby informacji na temat grup odbiorców, określenie ramowego budżetu projektu, zdefiniowanie naszych ograniczeń i analiza możliwości promocyjnych. I teraz pokrótce, jak to może wyglądać w praktyce i jakby co może się kryć pod tymi krokami, konkretnymi krokami. Kontekst projektu to na przykład chcemy, żeby w czasach pandemii nasza instytucja była bardziej dostępna, żebyśmy mogli być mniej uzależnieni od fizycznej obecności naszych odbiorców. I to, tak, to jest, kontekstem jest pandemia, a celem jest większa dostępność. Co będzie kryterium naszego sukcesu? Nie wiem, być może jest, to oczywiście jest zawsze jakieś indywidualne. Widzę, ale nic nie słychać. Nie wiem, czy ktoś jeszcze ma problem ze słyszeniem mnie? Słychać, dobrze. Kryterium sukcesu, na przykład zwiększona liczba pobrań jakichś materiałów, które są dostępne online, albo może kryterium sukcesu w sytuacji, kiedy dopiero jesteśmy na etapie digitalizacji naszych zasobów jako instytucji kultury, może być to, że nie wiem, jakiś procent naszych materiałów jest dostępnych online i użytkownicy z nich korzystają, mają do nich dostęp. Zebranie informacji na temat grup odbiorców, to mogą być ankiety, to mogą być rozmowy, to może być zrozumienie, do jakiej publiczności chcemy trafić. To może być na przykład uznanie, że no dobrze, skoro kontekstem jest pandemia, celem jest zwiększenie dostępności, a kryterium sukcesu jest to, że nasze zasoby są dostępne online i są wykorzystywane przez użytkowników, to być może naszą grupą odbiorców, którą chcemy poznać,
jest, znaczy zrozumienie, dla której z grup odbiorców kontekst pandemii jest najbardziej problematyczny w uczestniczeniu w dostępie do kultury. Może będą to osoby starsze, ale być może młode matki z dziećmi, które w tej chwili nie chcą z różnych powodów, z powodu pandemii, odwiedzać fizyczne instytucje kultury. Zdefiniowanie ograniczeń, to znowu, może być to kwestia budżetu, może być to kwestia czasu, że musimy zrobić rozwiązanie, wymyślić takie rozwiązanie, które relatywnie będzie można szybko wdrożyć. Ten ramowy budżet na tym etapie, tu nie chodzi o to, żeby już teraz mieć bardzo skomplikowany i bardzo złożony budżet, natomiast chodzi o jakieś widełki. Tak, żeby gdy będą Państwo myśleć o już o konkretnym rozwiązaniu, narzędziu, które będzie realizowało ten cel, czy to będzie, żebyśmy widzieli, czy my rozmawiamy o 100 tysiącach, czy 10 tysiącach. I analiza możliwości promocyjnych. To jest bardzo ważne. I to jest ważne też dlatego, że instytucje kultury często o tym po prostu zapominają. Albo że myślenie w kategoriach tego, jak będziemy promować to rozwiązanie, powinno być elementem już od początku projektu. To znaczy nie powinno być tak, że dopiero w momencie, kiedy skończyliśmy już projekt cyfrowy, to otwieramy projekt pod tytułem promocja. Bo to jest po prostu za późno i też tracimy ten moment, kiedy my mogliśmy już na etapie realizacji konkretnych rozwiązań wymyśleć to i wdrożyć takie rozwiązania, które pomogą nam przy działaniach promocyjnych. No i dobrze, no i teraz mamy etap kolejny, czyli już mamy jakiś zarys strategii projektu, wiemy, co chcemy zrobić, dla kogo, jaki cel chcemy rozwiązać i teraz dopiero możemy powoli się przybliżać do takiego myślenia jak. I teraz w zależności od tego, jaki mamy budżet i o jak dużym projekcie myślimy, zaczynamy, jakby uruchamiamy taki projekt kreatywny, tak, żeby zastanowić się, jakie rozwiązanie cyfrowe, jeszcze nie przesądzamy, czy to będzie aplikacja, czy strona internetowa, jakie rozwiązanie cyfrowe mogłoby najpełniej realizować nasz cel. I tutaj w zależności od tego, jakimi właśnie środkami dysponujemy, czasami na tym etapie dobrze jest zaprosić kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto ma na przykład większe doświadczenie w tworzeniu narzędzi cyfrowych, ma być może większy ogląd na temat tego, co teraz jest modne i warte wdrożenia, tak żeby na przykład móc stworzyć może nawet więcej niż jeden zespół kreatywny albo w ramach jednego zespołu kreatywnego kilka rozwiązań, które będziemy analizować i właśnie zderzać te pomysły z jakąś krytyką albo szukać możliwie najlepszych opcji. Ja tutaj chciałabym też Państwa zachęcić, na stronie Transformatora jest dostępny taki film, w którym ja tłumaczę, jak na przykład w ramach tego procesu wykorzystać szablon właśnie do takiej pracy kreatywnej i analizy pomysłów, szablon Impact Effort Matrix. Na stronie na pewno go znajdę. Natalia, jakbyś mogła też może podlinkować, jeśli masz gdzieś na wierzchu ten link do tego konkretnego rozwiązania, to będzie super. Tak, jeszcze chyba tutaj, to też a propos, może się jeszcze nad tym zatrzymam. Opracowanie wizji produktu dla wybranych pomysłów, które zostaną przedstawione osobom decyzyjnym w projekcie, na przykład dyrekcji. Ja jeszcze będę gdzieś tam do tego wracać, ale znowu zatrzymując się nad specyfiką pracy w instytucjach kultury, to Państwo też muszą, na pewno w zależności od instytucji, ta współpraca z dyrekcją może być bardzo różna, ale to jest kluczowe, żeby na jakimś wczesnym etapie projektu mieć takie zielone światło od dyrekcji, w którą stronę my idziemy w tym projekcie, co my chcemy zrobić. I też kluczowe jest ustalenie w ramach hierarchii organizacji,
hierarchii instytucji, kto jest osobą decyzyjną przy podejmowaniu decyzji związanych z projektem. Zwłaszcza, że już trochę wybiegając, ale na etapie budowy też chcąc zachować terminy, pewien taki dobre tempo projektu, no nie zawsze ta taka decyzyjność, która jest oparta tylko na osobach z dyrekcji, będzie dobrym rozwiązaniem, bo to po prostu będzie spowolniało cały proces. A jeżeli nam na przykład, już sobie dzisiaj powiedzieliśmy, tak, że mamy w ramach tego wymyślonego przeze mnie teraz projektu szybkiego rozwiązania w czasach pandemii, zależy nam właśnie na szybkości, to ustalenie, jak współpracujemy z dyrekcją, jaka jest decyzyjność, kto podejmuje decyzje, na jakich zasadach, jest bardzo ważne, bo to nam po prostu zaoszczędzi czasu na kolejnych etapach projektu. Mhm. I projekt i specyfikacja, czyli to jest jeden z moich ulubionych etapów, ale proszę też zwrócić uwagę, że dopiero na trzecim etapie już, jak już wybraliśmy ten produkt, tak? Znaczy już jesteśmy po jakimś procesie kreatywnym, jesteśmy po dyskusjach na temat odbiorców, jesteśmy po jakichś analizach, które pomysły są dobre, które słabe i na które się decydujemy, dopiero na tym trzecim etapie wchodzimy na taki, dochodzimy do decyzji, że tak projektujemy stronę internetową, albo robimy aplikację, albo, bo może być czasami tak, że nam nagle się okaże, że najlepszym pomysłem będzie po prostu zaktualizowanie albo lepsze prowadzenie naszych kanałów społecznościowych na naszej instytucji. I teraz dlaczego te kroki, które tutaj są przypisane do tego konkretnego etapu, one pewnie nie przy wszystkich projektach będą musiały być zrealizowane. To znaczy, jeżeli tworzymy stronę internetową, no to pewnie taki proof of concept, czyli jeszcze sprawdzę, czy Państwo określenie proof of concept jest dla Państwa jasne. Tutaj proszę, kto też się spotka już z takim określeniem proof of concept? Nie? Mhm. Mhm, dobra, to już mówię. I powiem na przykładzie. Nasz partner, właśnie agencja Superscript, dla Muzeum Powstania w Warszawie stworzyła taką instalację, jak teraz pewnie pomylę tytuł i za to bardzo Państwa przepraszam, ale instalację Zobacz mnie. Tak, znaczy to generalnie koncepcja tej instalacji polega na tym, że osoba, która odwiedza muzeum, podchodzi do takiego dużego lustra i algorytm, który pracuje, na podstawie skanu twarzy wyświetla zdjęcie powstańca, które w jakimś stopniu jest podobne do tego, do twarzy osoby, która właśnie przegląda się w tym lustrze. I to jest projekt, który jest dostępny cały czas w Muzeum Powstania Warszawskiego i zdobył wiele nagród. Ale zanim w ogóle Superscript we współpracy z muzeum do tego jakby stworzyli ten projekt, jak już jakby powstała właśnie ta koncepcja, że właśnie fajnie byłoby stworzyć coś, co z jednej strony by pozwoliło wykorzystać te zdjęcia, które muzeum ma, tak? Nie jest w stanie, nie jest jakby fizycznie w stanie włożyć wszystkich zdjęć zgromadzonych, które dotyczą Powstania Warszawskiego, dotyczą osób, które uczestniczyły w Powstaniu Warszawskim, i że dobrze by było stworzyć jakiś rodzaj jednak ekspozycji cyfrowej, który by te zdjęcia prezentował i który w jakiś sposób by tworzył taką relację między osobą, która odwiedza muzeum, że może jakby w jakimś sensie, może nie chciałbym może nie słowo utożsamić się z powstańcami jakby zbyt dużo, ale rozumieją Państwo, o co mi chodzi. Jakby stworzyć jakiś rodzaj relacji między odbiorcą a zdjęciem. No i powstał ten pomysł. To w tym konkretnym projekcie ten proof of concept polegał na tym, żeby w ogóle sprawdzić,
czy zdjęcia zgromadzone przez muzeum, ich jakość pozwala na zrobienie takiego jakby algorytmu, tak, że można zeskanować zdjęcie, nie zdjęcie, tylko twarz i przypisać je do zdjęcia. I ten proof of concept, on jeszcze nie posiadał, ta technologia opierała się na razie tylko na algorytmie, tam nie było jeszcze lustra, nie było skomplikowanej instalacji, to był dosyć złożony proof of concept, ale mający sprawdzić, czy ten nasz pomysł jest, mówiąc kolokwialnie, rabialny. Czyli proof of concept to jest sprawdzenie tego, czy my jesteśmy to w stanie zrobić. I to jest na przykład, więc ten proof of concept, którym dam przykład Muzeum Powstania Warszawskiego, on był dosyć zaawansowany, ale też to rozwiązanie cyfrowe, które Muzeum Powstania Warszawskiego wdrożyło, to również było już zaawansowane rozwiązanie i też chodziło o to, żeby uniknąć sytuacji, gdy już na etapie realizacji projektu, już na etapie bardzo zaawansowanych prac, nagle nam wychodzi, że właściwie nie jesteśmy w stanie przeprowadzić tego projektu. Z perspektywy instytucji kultury, proof of concept może nie zawsze wymagać też takich rozwiązań, jakby dotyczyć sprawdzenia technologicznego rozwiązania, ale może też dotyczyć na przykład sprawdzenia, czy prawnie jesteśmy w stanie zrobić ten projekt. W tym sensie, bo jeżeli stwierdziliśmy sobie, że chcemy zwiększyć dostępność naszych zasobów, chcemy je udostępnić w internecie i teraz i mamy właśnie te zasoby, no to też nasz proof of concept powinien zweryfikować, czy my mamy na przykład czy stan prawny tych zasobów, które posiadamy, jest na tyle uregulowany, że możemy te zasoby udostępnić w internecie. To teraz sprawdzam z Państwem, tutaj zerknę na czat, czy teraz ta definicja, termin proof of concept jest dla Państwa czytelniejsza. Super. Ale tak jak powiedziałam na początku, pewnie też nie zawsze przy każdym projekcie ten proof of concept jest wymagany, ale warto o tym pamiętać jako takim check-inie. Dobrze, i teraz opracowywanie specyfikacji funkcjonalnej oraz pozostałych funkcjonalnych produktów. Ja się uśmiecham, bo wiem, że dla wielu osób pisanie specyfikacji jest taką trudną i rzeczą, i też taką sytuacją, która sprawia wiele trudności, a przede wszystkim rodzi takie obawy. No to teraz, jak my nie wypiszemy wszystkiego do tej specyfikacji, to przyjdzie jakaś firma programistyczna i oni na pewno nie zrobią tego, co my chcemy i na koniec dostaniemy coś, czego chcemy. I jak to teraz ugryźć? No bo z jednej strony nie mamy tej wiedzy technologicznej, żeby przygotować taką specyfikację, z drugiej strony firmy informatyczne wymagają od nas jakiejś specyfikacji. Jak sobie poradzić z tym zadaniem. I znowu, oczywiście, są takie projekty, duże projekty informatyczne, do których specyfikacje powinno się pisać, zatrudniając do tego odpowiednią firmę. Natomiast skupmy się, powiedzmy, na takich projektach właśnie typu strona internetowa, typu bardziej złożony portal internetowy, aplikacja. I teraz przejdziemy do. Teraz przydadzą się Państwu te kartki papieru z flamastrami lub długopisami. I mam takie zadanie dla Państwa. Proszę narysować mi dom, taki ładny. I ja też rysuję ten dom. Tak, to tu jest mój domek.
taki najpiękniejszy, jaki jestem w stanie narysować teraz dla Państwa. I oczywiście, no tak, więc jeżeli, i zakładam, że każdy z nas, jak tutaj jest na tym czacie, może mieć zupełnie różne wyobrażenie na temat tego, co to znaczy dom i co to znaczy ładny dom. Ale jak to się ma do specyfikacji i też do takiego myślenia w kategoriach user status? Bo teraz, jeżeli ja bym, może, znaczy tak, właśnie Bożko, tak użyj stopce można. I teraz, bo gdybym ja na przykład Państwu już powiedziała w ten sposób, że mój ładny dom, który chciałabym, żeby Państwo mi narysowali, ma dwa okna, dzięki którym w mieszkaniu jest jasno i jest świeże powietrze, ma drzwi, które sprawiają, że nikt się do tego domu nie włamie, ma rozległy dach, bo mieszkańcy mojego domu marzą o strychu, ma panele słoneczne, bo mieszkańcy mojego domu są eko. I oczywiście wciąż, jakby na poziomie realizacji, ta realizacja może być bardzo różna, ale tutaj dochodzimy do takiego właśnie pisania user stories, takiego rozumienia specyfikacji, które Państwo, niezależnie od swojej wiedzy technologicznej, mogą przygotować, takiego rozumienia, że chcemy coś zrobić, bo potrzebujemy takiej funkcji ze względu na potrzeby naszych odbiorców. I teraz, jeżeli ja na przykład na etapie strategii projektu uznałam, że w moim życiu ważne są, mój dom ma być ekologiczny, tak? I ma mi dawać takie, ma być ekologiczny i ma dawać mi poczucie bezpieczeństwa. I ten rodzaj potrzeby już od początku definiuję i mam w świadomości, to wtedy tak, te dwa okna, że ma być jasne, świeże powietrze, a zamiast kominu, który akurat narysowałam na tym obrazku, ja potrzebuję paneli słonecznych. I jeżeli Państwo dobrze dorobią tą pracę domową na wcześniejszych etapach, właśnie z takiego myślenia o odbiorcach i potrzebach, po co to jest, i rozpiszą user stories, ja też zachęcam więcej na temat user stories i tego, jakie można tworzyć, w ramach osobnego o ten filmik jest dostępna makieta, znajdą to Państwo wszystko na stronie Transformatora, na stronie Transformatora Kultury. Jeżeli ja już, ale teraz wracając, jeżeli ja już wykonałam tą pracę, to teraz w mojej jakiejś relacji z firmą IT, ja jestem w stanie wciąż, może nie powiem, jak oni mają zamontować te panele słoneczne, ale ja będę wiedziała, że chcę mieć panele słoneczne, bo mój dom ma być ekologiczny. I też oni mogą, albo na przykład, ja wiem, że chcę mieć drzwi, które sprawiają, że nikt się do tego domu nie włamie, bo chcę, żeby było bezpiecznie. I teraz firma IT może mi przyjść, zaproponować różne rozwiązania. Ja wiem, że będę mogła, nie wiem, możemy analizować w kontekście budżetu, w kontekście priorytetów innych tego projektu, zaproponowane przez nich rozwiązania, ale ja wiem, że to, co jest z jednej strony, ja wiem, że mi zależy na bezpieczeństwie, zależy mi na solidnych drzwiach i też moja ta firma informatyczna wie, na czym mi zależy, więc daje jej w ogóle szansę na zrozumienie tego, jaki rodzaj usługi mają mi dostarczyć. I ten rodzaj rozmowy nie jest rozmową taką zupełnie technologiczną. To firma IT ma do Państwa przyjść i wytłumaczyć, zaproponować rozwiązanie technologiczne, ale to Państwo mają rozumieć, jaka jest ta potrzeba, po co to jest. Żeby później też uniknąć sytuacji, w której firma IT stwierdza, że właściwie no, to po co te drzwi są. Takie złe, to może trzecie okno i będzie ładnie. Sprawdzę, czy może tutaj są jakieś pytania z Państwa strony. A czy może ktoś z Państwa już miał takie doświadczenie przygotowywania jakichś specyfikacji albo wytycznych dla programistów albo dla firmy IT? Szanowniska, to widzimy. No dobrze, to myślę, że możemy pójść
Tak, dalej. Osoby piszą. Jeszcze nie. To dosyć trudne doświadczenie. Ja rozumiem. Tak, to jest. To nie zawsze bywa proste. Natomiast to, co jeżeli możemy sobie. Rozumienie tego, po co my coś robimy, i rozpisując pewne rzeczy w bardzo prostych, jednozdaniowych, takich właśnie historykach users, że ja mam, nie wiem, moja strona, zasoby dostępne na mojej stronie można wyszukać, no, użytkownik może wyszukać, łatwo wyszukać, no to już nam, to jest coś, co otwiera nam jakieś pole do rozmowy z programistami. I teraz organizacja, kolejnym, więc mamy specyfikacje, bardziej złożonych projektów, oczywiście te specyfikacje będą wymagały dodatkowego, przygotowanie wymaga dodatkowego wsparcia ekspertów i ekspertek, ale teraz już mamy taki już konkretny fundament i czas zastanowić się nad organizacją zespołu i zamówienia. Kroki, które kryją się pod tym etapem, znajdą Państwo tutaj na slajdzie. Natomiast ja chciałabym bardzo mocno podkreślić wagę interdyscyplinarności zespołu i też to, że w sytuacji, takich, jak Państwo będą najczęściej, czyli takich, gdzie z jednej strony będą mieli Państwo w zespole takie osoby, które są, ja je nazywam je tak domyślnie osobami merytorycznymi, to znaczy na przykład osoby, które bardzo dobrze znają zasób instytucji, tak? Ten zasób, który ma być udostępniany. I z drugiej strony tą część zespołu, która jest odpowiedzialna za rozwiązania technologiczne, czyli programistów, grafików, to tutaj jest bardzo ważna rola lidera projektu albo product ownera tego projektu w stworzeniu dobrej komunikacji i dobrego rozplanowania zadań między tymi zespołami. A w idealnym świecie te zespoły powinny pracować razem. Może nie na wszystkich etapach, ale na pewno na takim etapie uruchamiania projektu i wzajemnego poznawania się i zrozumienia, po co jest ten projekt i co ma się w ramach tej budowy, już etapu budowy wydarzyć, one powinny ze sobą przynajmniej rozmawiać, poznać się i jakby zrozumieć wzajemne oczekiwania. Uważam osobiście, że jest błędem, jeżeli na przykład realizujemy projekt dla Instytucji Kultury w ten sposób, że gdzieś tam daleko są kuratorzy, którzy przygotują na przykład opisy na stronę, opisy na stronę, a gdzieś tam w drugim końcu świata są programiści, którzy sobie programują. Powiedzmy, że rola lidera projektu ogranicza się do tego, że wysyła maila do kuratorów, no jak tam, już napisaliście, bo za 2 tygodnie uruchamiamy stronę i potrzebujemy tekstów, natomiast do programistów czy zespołu właśnie technologicznego, no to tylko sprawdzę, czy oni już tą stronę wyklikali. Bo efekt tak prowadzonego projektu kończy się tym, że później się na przykład okazuje, że kuratorzy przygotowali bardzo długie opisy, które w żaden sposób nie są jakby po wgraniu na stronę, to nie wygląda dobrze. Jak wiesz, byłam w takich projektach i to sprawia, że trzeba wprowadzać zmiany, wprowadzać inne rozwiązania technologiczne. Albo na przykład okazuje się, że programiści stwierdzili, na przykład, że mają być filmiki, tak? Na stronie mają być dostępne filmy. No i kuratorzy są odpowiedzialni, czy osoby merytoryczne mają dostarczyć filmy, a programiści mają udostępnić te filmy na stronie. I nagle się okazuje, że na przykład
nikt nie sprawdził, czy nie było ustalone, czy jak te filmy mają być opublikowane, czy to nie jest tak, że te filmy mają na przykład najpierw trafić na YouTube'a, a potem być udostępniane pośrednio na stronie, co jest jakimś takim jednym rozwiązaniem, ale na przykład się okazuje, że osoby merytoryczne uważają, że nie powinno być tych filmów na YouTube, na przykład ze względu na prawa autorskie albo na jakąś taką inną wizję udostępniania materiałów instytucji w internecie, albo na przykład osoby merytoryczne bardzo mają za złe albo nie rozumieją jakiegoś rozwiązania graficznego, które wprowadził zespół technologiczny i być może na początku stworzenie takiego jednego zespołu, który łączy te wszystkie osoby, które też często mają różne kompetencje, posługują się trochę innym językiem, i o języku jeszcze będę mówiła na koniec naszej prezentacji. Bywa trudne, bywa też trudne dlatego, no bo to jest czas, bo to, zwłaszcza teraz w czasach pandemii, trzeba tych ludzi wszystkich po prostu jakoś zgrać, znaleźć dla nich przestrzeń, żeby mogli chociaż online raz na jakiś czas, na dwa tygodnie spotkać się i porozmawiać, albo jakby zapewnić jakąś taką dobrą komunikację. Natomiast z mojego doświadczenia ja wiem, że ten czas, który poświęcimy na to na początku, zaoszczędzimy na końcu. To znaczy, że właśnie unikniemy różnego rodzaju niedorozumień, innych oczekiwań, też takiego poczucia, że właściwie to nie do końca tak miało być, że trzeba coś zmieniać i pojawia się jakaś taka nieprzyjemna atmosfera. Ja tu jeszcze też to w kontekście zespołu i budowania takiej drużyny, która ma nas przeprowadzić przez projekt, przez etap budowy projektu, produktu cyfrowego, wpisałam prawnika. I to nie dlatego, że tak się upieram, bo jestem prawnikiem, więc też powinien być jeszcze prawnik, ale też zwłaszcza, i to jest naprawdę bardzo ważne, istotne w kontekście dużych projektów cyfrowych, gdzie już na przykład wchodzimy w proces POPC, proces taki bardziej złożony, gdzie budżety są kilkumilionowe i musimy wybrać dostawcę, to prawnik, żeby mógł napisać dobrą umowę, która zabezpieczy interesy instytucji, musi rozumieć projekt. I też przy takich dużych projektach, kiedy mogą być na przykład dotyczyć jakiejś w trakcie ich realizacji, mogą być wprowadzane zmiany w umowach, to dobry prawnik, który też trochę nadzoruje, czy wszystko dobrze się dzieje w papierach, może być osobą, która nam bardzo pomoże. Tak. I tutaj tak, jeszcze ten krok zmapowania kompetencji, którym dysponuje instytucja, to warto to zrobić i też popatrzeć trochę na siebie, to Państwo uczestniczą czy w tym webinarze, czy pewnie w wielu innych, że już też Państwo mają różnego rodzaju kompetencje, które mogą pomóc w realizacji takiego projektu. Tak, i dopiero na piątym etapie dopiero jesteśmy na etapie budowania konkretnego rozwiązania cyfrowego. I teraz chciałabym chwilę opowiedzieć Państwu o takich dwóch różnych podejściach do prowadzenia projektów. Są to z jednej strony metodyki kaskadowe, tak zwany waterfall, a z drugiej strony zwinne metodyki. I najpierw może takie pytanie, czy ktoś z Państwa już pracował albo po prostu zna metodykę zwinną prowadzenia projektu. Tylko teoretycznie. To jeszcze może widzę do pana Łukasza pytanie, czy też. Czy to nie powinno być tak, że na przykład informatyk, może to pytanie od pana Adama zostawię sobie na koniec. Tak, jeszcze w takim razie, jeżeli chodzi o zwinne metodyki, które teraz są od dłuższego czasu, powiedzmy, są
takim dosyć, no czy nawet nie modnym, tylko takim dosyć jakby oczywistym sposobem rozwiązywania, prowadzenia projektów cyfrowych, no to to może być albo metodyka Scrum, albo w ogóle, no tak, no najczęściej to będzie metodyka Scrum, ale teraz nie zawsze taka pełna, taki typowy Scrum jest możliwy do zrealizowania, do wdrożenia w ramach instytucji kultury, no bo jednak metodyka typu Scrum, ona zakłada, że jest bardzo mocno ta decyzyjność przeniesiona za projekt na tak zwanego product ownera. I w sytuacji instytucji kultury, która jest instytucją hierarchiczną, nie zawsze jest to, takie rozwiązanie jest możliwe. Natomiast jeżeli mieliby Państwo dzisiaj po tym webinarze wynieść taką jedną rzecz na temat tego, na czym polega, jaka jest różnica między zwinną metodyką, a metodyką kaskadową, jaki jest clue metodyki zwinnej, to jest to interakcyjność rozumiana w ten sposób, że my jesteśmy cały czas w takim obiegu, tworzymy jakiś element produktu, sprawdzamy go i przechodzimy do następnego etapu. I teraz znowu wrócę do naszego domu, żeby to lepiej wytłumaczyć. W takim najbardziej klasycznym ujęciu metodyki kaskadowej, na pytanie narysuj mi dom ładny, ona wyglądałaby tak, że najpierw byłby taki etap, że do mnie jako osoby, która mówi, no chcę mieć ładny dom, przyszłaby grupa analityków i zebrała mi wszystkie te właśnie potrzeby, co to znaczy, że dom jest, mój jest ładny. Zebrała całą listę funkcjonalności. Potem z tą listą funkcjonalności poszłaby do programistów, którzy by zaczęli ten mój dom na podstawie tej listy funkcjonalności tak budować. Potem, jak oni by już to zbudowali, ten dom, wyszłaby grupa testerów i oni by sobie tak testowali, a to, że czy okna działają, a to, czy te drzwi są takie super bezpieczne i tak dalej, i tak dalej. Ja na końcu bym została zaproszona, no tutaj jest pani dom. I teraz, jeżeli ja, nagle by się okazało, to jest taki. No i wadą tego rozwiązania i takim głównym powodem, dla którego jednak zwinne metodyki są efektywniejsze, jest to, że jeżeli ja dopiero na samym końcu widzę efekt jako użytkownik, jako odbiorca, no to może się okazać, że ja powiem, ale zaraz, no nie wiem, że coś mi nie pasuje. I nawet nie dlatego, że ekipa, że ja zmieniłam zdanie, tylko gdzieś na etapie komunikacji źle zrozumiano moje potrzeby. Albo ja mówiąc, że właśnie, że chcę mieć drzwi, które sprawiają, że nikt się nie włamie, no to dostałam takie żelazne, mocarne drzwi, ale bez wejścia dla kota. Bo nikt mi nie zapytał, że ja mam kota. Albo przez ten okres między testowaniem, między zbieraniem informacji, czego ja potrzebuję, do etapu zapraszamy panią do domu, okazało się, wydarzyło się to, że mam, zaadoptowałam kota. I może to brzmieć zabawnie, ale właśnie dokładnie to się działo przy takich klasycznych projektach waterfallowych, które trwały bardzo długo, które zwykle tam pojawiały się właśnie problemy komunikacyjne, bo jedną grupą była grupa, osobną grupą były właśnie osoby biznesowe, które mówią, co chcą, że chcą domu. Osobną grupą osób byli analitycy, którzy odbierali tam, tworzyli tą specyfikację, tworzyli jakąś listę funkcjonalności. Wyeliminowanie kota, no tak, no to jest jakieś rozwiązanie. Osobną grupą byli programiści, którzy programowali, osobną jeszcze grupą byli testerzy. I na tej linii, jeżeli mają na pewno Państwo doświadczenie pracy z różnymi grupami osób o różnych kompetencjach, i po prostu Państwo wiedzą z doświadczenia, że
czy zjawisko głuchego telefonu przy takiej liczbie osób jest, jest bardzo możliwe. I to jest jakby to jest więc problemy komunikacyjne i zrozumienie tego, czego my naprawdę potrzebujemy, bo jednym jest jakby jednym minusem, jednym zagrożeniem związanym z realizowaniem projektów waterfallowych. A drugi problem przy projektach waterfallowych był taki, że one trwały po prostu za długo. I przy szybko zmieniających się technologiach, i przy szybko zmieniających się potrzebach biznesowych, nagle się okazywało, no, że po prostu, nie wiem, w międzyczasie, no super, że nawet mi programiści stworzyli te, mam ten super dach z panelami słonecznymi, ale okazało się, że jest jakiś inny sposób dostarczania do domu zielonej energii. Po prostu, bo oni budowali mi ten dom przez 5 lat i w międzyczasie okazało się, że jest jakieś inne rozwiązanie, z którego można było skorzystać. Więc w ten sposób wypracowano zwinne metodologie. I teraz właśnie ta iteracyjność. W zwinnych metodologiach one charakteryzują się tym, że umawiamy się. No dobrze, to chce pani dom, tak? Okej, okay, mamy jakąś listę funkcjonalności, nawet niech ona na razie będzie taka. I teraz ustalamy w dwóch tygodniach, zwykle to jest tak, w dwóch tygodniowych sprintach, w jakimś odcinku czasu, co po kolei robimy. I teraz załóżmy, że właśnie w tym tygodniu pracujemy nad oknami. I w tym zespole, który pracuje i ustalamy sobie, jakie te okna mają być, przez dwa tygodnie staramy się stworzyć okna. I ja po tych dwóch tygodniach widzę, czy te okna działają, czy nie. Czy to jest w porządku, czy nie. I od początku też w projektach zwinnych nie ma żadnych osobnych drużyn, osobnych grup, że osobno są analitycy, osobno są programiści, osobno są graficy, tylko tworzymy jeden zespół, który zastanawia się nad moimi oknami. I dzięki temu, jeżeli właśnie nad oknami się zastanawia i projektant, i murarz, który wie, jak ma to wszystko zadziałać, czyli nie ma tak, że projektant okien wymyśla sobie super fancy okna, a murarz dopiero na etapie realizacji projektu mówi, ale to się nie zmieści się tak. Nie ma takiej opcji, żebym ja tak wymurował tą ścianę, żeby tam wsadzić to okno. Tylko oni od początku we dwójkę pracują nad tym, żeby połączyć różne potrzeby i zaprojektować takie rozwiązanie, które będzie realizowane i też mieściło się w budżecie. Bo też to, co jest plusem z innych metodyk, takich metodyk, gdzie my na bieżąco weryfikujemy efekt. I taki efekt, czy on jest tym, czego potrzebujemy, jest to, że my możemy na bieżąco weryfikować budżet. I sprawdzać, ok, być może z jakiejś funkcjonalności trzeba zrezygnować. Może muszę się pogodzić z tym, że jeżeli w moim budżecie, no to no ten rozległy dach to tak nie bardzo, że po prostu nie będzie strychu, że albo wybieram strych, albo panele słoneczne. Albo wybieram jakąś inną opcję, bo okazało się, że na realizację drzwi antyłamaniowych poświęciliśmy zbyt dużo czasu. Więc zwinne metodyki pozwalają na takie bardzo na bieżąco, tu i teraz, weryfikowanie czasu, który jest poświęcany na dane rozwiązanie w kontekście właśnie budżetu. I teraz. Czy to znaczy, że metody typu waterfall są złe i nie należy ich robić? Nie. Zwłaszcza w takich dużych projektach, one są nawet czasami wymuszane z powodu ustawy o zamówieniach publicznych. I jakby taką klasyczną metodologią waterfallową jest PRINCE. Natomiast i też nawet w takich prostszych projektach, takich no, że my bardzo dobrze wiemy, co my chcemy, że my chcemy stronę internetową, która ma naprawdę wyglądać w bardzo określony sposób i że tutaj nie ma jakiego, no, że może nie tyle, że chcę dom, ale chcę okno, tak po prostu, że chcę, żeby ktoś mi narysował okno i mam dokładną listę tych wymagań, jak to okno ma wyglądać, to pewnie nie muszę tego rozpisywać na kolejne iteracje. Też czasami właśnie w tych dużych projektach
wobec ten prince jest wymuszany, ale to może po prostu oznaczyć, ok, cały projekt jest w jakimś sensie realizowany waterfallowo, natomiast my w ramach tego projektu jesteśmy w stanie wyodrębnić kawałki, które będą realizowane w metodykach zwinnych. I też prawo zamówień publicznych pozwala na takie rzeczy. Już teraz może nie będę w to wchodzić, bo to są dosyć duże niuanse. Mam natomiast, chciałabym tylko sprawdzić, czy po tym moim wyjaśnieniu Państwo zrozumieli różnicę między metodyką waterfallową a zwinną. Super, to bardzo mi to cieszę. Ja też jutro, Natalia o tym mówiła, jest ten mój dyżur o 9:30, więc myślę, że też w bardziej zniuansowanych tematach mogę tutaj udzielić bardziej konkretnych informacji albo wskazówek. Dobrze, to idziemy od tego mojego ładnego domu, czyli mamy budowę i teraz życie po wdrożeniu. To jest super też etap, ale ten etap jeszcze bym się zatrzymała, poprzedza testy z użytkownikami. I to jest obowiązek. Znaczy nie ma takiej opcji, że Państwo niezależnie, absolutnie niezależnie na jaką metodykę się Państwo projektowo zdecydują, nie ma takiej opcji, że Państwo kończą produkt, nie pokazując go wcześniej grupie docelowej. I teraz też jestem jakoś tak na świeżo potem, bo w ramach pracowni otwierania kultury realizujemy teraz bardzo ciekawy projekt z mieszkańcami Sulejówka, z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Jest to efektem tej współpracy, co ma powstać portal Sulejówek po sąsiedzku. No i tak, jesteśmy już na takim etapie, że stworzyliśmy dosyć zaawansowaną stronę internetową, są tam dostępne zasoby muzeum i biblioteki. No i w piątek i w poniedziałek przeprowadzaliśmy testy z mieszkańcami Sulejówka i byli to wolontariusze muzeum, którzy dali nam bardzo, bardzo ciekawy feedback. I mamy sporo do poprawy, ale też jest tak, że to, że my mamy teraz coś poprawiamy, nie wynika z tego, że popełniliśmy jakieś błędy, tylko dopiero taka jest specyfika projektów. I to nie tylko projektów cyfrowych, ale no nie wiem, nawet jeżeli piszemy teksty, jakieś artykuły, no to zawsze musi się wydarzyć korekta. Tak? Znaczy, że osoba, która pisze tekst, nie jest w stanie wyłapać swoich wszystkich błędów czy jakichś niedociągnięć redakcyjnych. I tak samo, ta sama logika jest przy projektach cyfrowych, tylko po prostu skala tego sprawdzania jest trochę inna, bo dostaliśmy fantastyczny feedback od mieszkańców, był dobry, pomocny, ale po prostu ja na przykład zobaczyłam, już mówię na takim bardzo konkretnym przykładzie, że żaden z testerów Sulejówka, który przeklikiwał się przez stronę, nie kliknął w mapę, która jest jakby kluczowym elementem tej strony, w taki sposób, w jaki ja i zespół projektowy to wymyśliliśmy. Po prostu. I to, że mieszkańcy i użytkownicy jakby tej strony korzystają z niej inaczej niż my założyliśmy, no tak, no trudno to sobie to przewidzieć. Ale dzięki temu feedbackowi wiemy, aha, jeżeli oni będą tak tą stronę przeglądać, no to musimy tutaj coś zmienić i poprawić. I na tym etapie, tak jak my mamy zaplanowany ten proces, że są testy, mamy jeszcze czas, sobie spokojnie to wdrożymy, znowu to zweryfikujemy, tak, w ramach takiego właśnie tych sprintów, to wiem, że w dniu premiery dostarczymy produkt, który no, będzie spotykał się z oczekiwaniami wszystkich zaangażowanych stron. I strony instytucji, ale też osób, które docelowo mają korzystać z tego zasobu. O, super. Czy nie dało rady wyeliminować tego na wcześniejszym etapie? Nie. To znaczy,
w ramach metodyki zwinnej te testy są cały czas. To znaczy w ramach właśnie takiego dwutygodniowego sprintu zawsze jest ten jeden dzień na przeprowadzenie testów tych rzeczy, które już się udało wdrożyć. Ale to muszą, natomiast ten etap, w którym my już mamy coś prawie, znaczy to jest właśnie kluczowe przy planowaniu projektów cyfrowych. My te projekty musimy zaplanować tak, żeby znaleźć, już mając takie poczucie, że prawie skończyliśmy, dajemy sobie jeszcze czas na przetestowanie danego rozwiązania z użytkownikami końcowymi. Bo my, nawet jeżeli akurat ten konkretny, nie wiem, rzecz mogłam ją wyeliminować wcześniej, to całej masy innych nie. I jakby nie jestem w stanie. I uważam, że żaden człowiek nie jest w stanie, będąc tak głęboko osadzony w projekcie, ograniczonym też przez swoje nawyki i zachowania, przewidzieć i zrozumieć, jak ten użytkownik po drugiej stronie, ten docelowy, faktycznie będzie korzystał z mojego produktu. I to jest też, powiem szczerze, że mnie projekty cyfrowe nauczyły takiej dużej pokory i dużego zrozumienia i akceptacji dla różnorodności tego, jak ludzie się uczą, komunikują i korzystają z narzędzi. I trzeba to po prostu zaakceptować i to oznacza po prostu, że musimy te testy robić. I to, co jest ważne, to jest moja opinia, że super jest, jak można właśnie przy tych testach z użytkownikami być obok, znaczy jako product owner czy lider projektu obserwować to, jak oni faktycznie fizycznie przeklikują się przez naszą stronę. I też chciałam jeszcze tylko jedną rzecz podkreślić, bo może to jest mylące, że czym innym są testy, które mają wyeliminować takie błędy, to znaczy, że ja się loguję, miałam się zalogować, ale się nie mogę zalogować, albo że dana klikam tutaj i coś nie działa. To faktycznie pewnie możemy, jakby od tego są testerzy, to pewnie też lider projektu może czasem się przeklikać przez to, tak żeby był na bieżąco, co się dzieje. To też pewnie i te testy takie na zasadzie, które mają wyeliminować błąd, to jest jakby jedno, ale jeszcze czymś innym i właśnie to też jest kluczowe, są testy właśnie z użytkownikami, którzy mają po prostu na koniec powiedzieć, czy ten dom im faktycznie pasuje, czy mają się tej metafory domu. Ale kota można wcześniej wyeliminować. No, nie wiem. Dobrze. I teraz jeszcze to rzeczy po wdrożeniu. To jest bardzo ważny etap i taki też kluczowy etap dla instytucji kultury, bo mając na myśli życie po wdrożeniu, chodzi o to, no dobrze, no i mamy, bo jest taka tendencja, którą ja po prostu obserwuję współpracując z instytucjami kultury, że myślimy o tych, no, że trochę myślimy o tych aplikacjach, narzędziach cyfrowych, trochę jak o premierze jakiegoś rozwiązania. To znaczy jakiejś wystawy. To znaczy jest pełna mobilizacja do dnia premiery, a później no to już mamy. Tak, już nie musimy. No, nie wiem, już jakby, że produkt jest skończony. I projekty cyfrowe w tym sensie się nie kończą. To znaczy już na etapie budżetu tworzenia, czyli właściwie no, gdzieś bardzo już na etapie wizji produktu trzeba uwzględnić to, no, że owszem, no, jak my mamy stronę i na przykład decydujemy się na aplikację, no to oznacza na przykład, że my w budżecie musimy zarezerwować sobie środki na to, żeby tą aplikację w tym regularnie aktualizować. Albo my musimy też zastanowić się, że nawet jeżeli my przeprowadziliśmy te testy z użytkownikami, to my wciąż musimy badać i reagować na to, jak ci nasi użytkownicy korzystają z naszego rozwiązania, z naszego produktu cyfrowego. W tym może nam pomóc, nie wiem, analiza Google Analytics, statystyk, strony i tak dalej, ale że to, o czym chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że my
strona internetowa nie jest książką, którą napisaliśmy, teraz możemy odłożyć na półkę. Też przy tworzeniu umów z dostawcami IT ten etap musi zostać zabezpieczony, to znaczy nie wystarczy tylko wpisać do umowy zasad gwarancji, tak, że tam przez pół roku obowiązują zasady gwarancji, a produkt jest na gwarancji, bo to jakby nic nie mówi. Trzeba ustalić jasno, że no dobrze, mija 3 miesiące od uruchomienia portalu, strona nie działa. Kto się tym zajmuje? Kto pilnuje tego, żeby strona była aktualizowana? Kto, do kogo się odzywamy właśnie w sytuacji, kiedy coś nie działa? Ile czasu na reakcję, na naprawę błędu ma nasz dostawca? I tak dalej, i tak dalej. I też bardzo polecam Państwu, to znajdą Państwo na stronie właśnie też Transformatora Instytucji Kultury. Eliminowanie. Na stronach Instytucji Transformatora Kultury znajdą Państwo wywiad z Malwiną Rozwadowską z Narodowego Archiwum Cyfrowego, która mówi o tym, że to jest bardzo ważne, żeby na ten etap mieć przewidziane środki, bo nagle się okaże, że po miesiącu funkcjonowania danego produktu okaże się, że bardzo chcielibyśmy wdrożyć jakąś nową funkcjonalność, która będzie dużo, jakby sprawi, że ten produkt będzie jeszcze ciekawszy i fajnie jest mieć na to po prostu środki. Czyli my, myśląc o projekcie cyfrowym i planując ten projekt, nie planujemy tego tylko do etapu premiery. Mhm. Czy są jakieś pytania? To jeszcze może Państwo mogą zastanowić się nad pytaniami, a ja chciałam już tak koniec. Podzielić się tym, takim bardzo od serca i bardzo wprost rzeczami, których ja się nauczyłam na temat prowadzenia projektów cyfrowych. Powiedziałam o tej pokorze i takiej uważności na różnorodność, na to, jak ludzie się różnimy. Ale też oprócz tego zebrałam takie 7 właśnie lekcji, które ja wyciągnęłam z mojego doświadczenia i pewnie 7 lekcji czasami trudno może wpisać w konkretną metodologię, ale to jest coś, co bardzo mi się też, jak już odrobiłam te lekcje, to one mi bardzo pomagały w dowożeniu projektów do końca z sukcesem. Po pierwsze, uważaj na przecież to oczywiste. Nie ma czegoś takiego jak słowo oczywiste w projektach IT. Tak jak już mówiłam i mam nadzieję, że to mocno wybrzmiało w tej prezentacji, ludzie, zespoły, które pracują projekt IT, projekt cyfrowy to jest interdyscyplinarna przygoda. To jest przygoda, w której uczestniczą ludzie o różnych kompetencjach, różnym rozumieniu rzeczywistości, różnym wyobrażeniu, posługującym się różnymi językami. To jest dokładnie tak, jakby Państwo stworzyli projekt, który jest międzykulturowy, w którym być może wszystkie osoby posługują się językiem angielskim, ale każda z osób jakby pochodzi z innego kręgu kulturowego i jednak ten angielski jest trochę różny. I dokładnie tak samo jest z projektami cyfrowymi. Jeżeli my na pokładzie mamy programista, grafika, osobę odpowiedzialną za UX i jeszcze osoby merytoryczne, w tym sensie kuratorów, to trochę tak jakbyśmy mieli ludzi z Brazylii, Chin, Korei i Polski. Po prostu różne doświadczenia, różne i różny język, bo nawet słowo, takie to mówię, słowo raport, tak? Albo słowo. Słowo raport dla kuratora i dla programisty to będą zupełnie różne, zupełnie inne wyobrażenia będą się kryły pod tym słowem. Dlatego
nie bój się pytać. I to też dla mnie było, to też trochę jest związane z tą pokorą, że tak, no czasami trzeba pytać się o to, co niby jest oczywiste i być taką osobą, która przychodzi do programisty, przychodzi do grafika. Ale dlaczego tak? Nie chodzi o to, żeby teraz programista tłumaczył zawiłości kodu, ale żeby on też umiał i moim zdaniem można od niego tego wymagać, wytłumaczyć, dlaczego coś działa tak, a nie inaczej. Dlaczego to tak ma być? I to też sprawia, że po prostu się uczymy. Uczymy w tym procesie, jak powstają narzędzia cyfrowe. Trudne rzeczy nie powinny być długo rozwiązywane. To jest taka dla mnie taka lekcja, którą adresuję bardzo mocno do liderów projektu. I zdarzają się takie sytuacje, że na przykład jest jakiś taki problem z wdrożeniem jakąś funkcjonalnością. I nasz programista mówi, tak, pracuję nad tym. I tak mówi, mija na przykład jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień, jakaś funkcjonalność po prostu jakoś nie jest wdrażana. I niby wszyscy na nią pracują, ale ona jakby wciąż nie istnieje. Warto się wtedy przy tym zatrzymać i powiedzieć takie, sprawdzam. Nie chodzi o to, żeby teraz kogoś rozliczać, ale chodzi po prostu o to, bo być może wszyscy jesteśmy ludźmi. Być może problem z wdrożeniem tej funkcjonalności wynika z tego, że my gdzieś źle się zrozumieliśmy. Że ja mam zupełnie inne wyobrażenie na temat tego, jak to ma działać, a zupełnie inne wyobrażenie ma. Tutaj zaraz jeszcze powiem o tym. Dzięki za tę uwagę. Za chwilę jeszcze o tym powiem. Ważne, dzisiaj może nie zrozumieliśmy. Może trzeba zrobić spotkanie w większym gronie i przyjrzeć się tej funkcjonalności. I też za to ja lubię takie zwinne prowadzenie projektów, bo jak mamy taką interakcyjność co 2 tygodnie, czy pewną jakąś regularność w przeglądaniu rzeczy, które już zostały zrobione, a które jeszcze wiszą, to wiemy, gdzie zaczyna się robić czerwono. To nie jest tak, że na przykład mijają 3 miesiące i my dopiero po 3 miesiącach się orientujemy, że jakaś ważna funkcjonalność nie została wdrożona i dopiero po 3 miesiącach się okazuje, że ona nie została wdrożona dlatego, bo jej wdrożenie jest zbyt trudne i właściwie to nam się nie budżetuje. Więc jakby zachęcam do takiego na bieżąco weryfikowania, co jest trudne w projekcie, nie przeciągania tego, że to będzie tak, no dobra, to ty popracuj nad tym za 2 miesiące i zobaczymy, co dalej z tym. Może trzeba to z kimś skonsultować. Zawsze testuję z użytkownikiem końcowym, o tym też mówię sporo i mam nadzieję, że przekonałam Państwa do tego. Zakładaj dobrą wolę, dbaj o komunikację, atmosferę w zespole. To jest bardzo ważne. Tak, ja nawet kiedyś jak jeszcze właśnie bardziej pracowałam w kancelarii prawniczej, która zajmowała się kontraktami IT, to nawet było tak, że w umowach wpisywało się takie specjalne klauzule przy dużych kontraktach cyfrowych, że jeżeli no, tutaj kultura firmy nam się nie zgrywa, no, to może trzeba się rozstać. Ale tu bardziej chodziło też o to, że realizacja projektów cyfrowych to jest przygoda. I też z doświadczenia wiem, że większość jakichś problemów, też takiej na linii klient, dostawca, instytucja, zespół projektowy, programiści, nie wynika z tego, że ktoś tu jest dla kogoś złośliwy, niemiły albo po prostu zwyczajnie chce oszukać, tylko na przykład pojawiają się problemy komunikacyjne. Albo ktoś czegoś nie zrozumie. I że naprawdę warto to jakby być z takiego założenia, że zbudować taką atmosferę w zespole, że gramy wszyscy do jednej bramki i że chcemy zrobić dobry produkt. I tutaj wydaje mi się, że no, tak jak zdaję sobie z tego sprawę, że instytucje kultury może nie mają takich budżetów jak duże firmy, które faktycznie przyciągają najlepszych, dzięki tym budżetom mogą przyciągać najlepszych ekspertów ze świata IT, ale z drugiej strony mają Państwo jako instytucje kultury misję. Mają Państwo często fantastyczne zasoby cyfrowe. I to jest
też coś, nad czym, o czym wydaje mi się, że warto tutaj pamiętać. Bo być może właśnie w ten sposób mogą Państwo zadbać o pewną atmosferę w zespole i takie poczucie, że to, co ci ludzie mają dla Państwa zrobić, ma sens i może nawet zaprosić czasem, może jakimś rozwiązaniem tutaj zaprosić firmy, z którą Państwo chcą współpracować do siedziby instytucji, pokazać, dlaczego coś jest ważne, pokazać te nie zdigitalizowane zasoby, ale te fizyczne zasoby, żeby też się trochę lepiej dzięki temu poznać i żeby ta druga strona zrozumiała, po co się robi i że tutaj naprawdę nie chodzi o to, żeby po prostu dostarczyć kolejny nudny produkt, tylko zrobić jakąś fajną rzecz dla kultury. Tak, dbaj, by projekty nie były przyciągnięte, to jest taka uwaga, też wydaje mi się, że ona jest ważna w kontekście instytucji kultury. Trochę o tym mówiłam, jest tak, im dłużej trwa projekt cyfrowy, realizacja produktu, tym on jest po prostu droższy. I czasami jest tak, że ze względu na pewną hierarchię i obieg dokumentów, obieg decyzyjności w instytucjach kultury, pewne rzeczy się przyciągają. Na przykład, no właśnie, no i zrobili Państwo te testy z użytkownikami. Pojawiła się jakaś lista funkcjonalności, propozycji zmian do wdrożenia. To może się związać ze zmianami w budżecie. No ale to też może się wiązać z tym, że no, mówiąc kolokwialnie, dyrektor musi to zaakceptować, a na przykład jest bardzo zajęty. I tak dalej, i tak dalej. I warto o tym jakby przemyśleć, te trudności, ten jakby jakiś sposób podejmowania decyzji w instytucji. I jeżeli jest taka możliwość, to tam, gdzie to można skrócić albo umówić się na pewne jakieś rozwiązania, albo już na przykład na etapie planowania projektu, no jakby nie planować testów bezpośrednio przed urlopem osób decyzyjnych, no bo to doprowadza do takiej sytuacji, że no dobrze, no zrobiliśmy te testy, ale teraz ktoś jest 2 tygodnie na urlopie i nagle mija miesiąc od testów do jakby jakiejś pracy z wdrożeniem funkcjonalności. I to prowadzi do tego, że już my trochę zapominamy, tak? Stan było ważne, że wytraca się pewien taki, pewna dynamika projektu i dbanie o tą dynamikę, zwłaszcza przy takich zwinnych metodologiach, gdzie faktycznie chcemy utrzymać ten taki 2-tygodniowy sprint, robimy, testujemy, wdrażamy, jest ważne, bo po prostu to też wpływa na budżet. I siódma lekcja, że właśnie to ta rezerwacja budżetu na życie po wdrożeniu. Jeszcze wezmę łyka kawę, bo trochę za swoimi ustach, za co przepraszam. Ale to jest szansa dla Państwa, żeby się zastanowić nad pytaniami. Tak. Tak, na pewno przy podpisie, tak. Przy podpisywaniu umowy powinno być jasne, w jaki sposób będziemy realizować projekt. Wiem, że nie wszyscy prawnicy się ze mną zgodzą. Ja miałam takie historie, gdzie prawnicy mieli inne zdanie na ten temat, ale uważam, że to powinno być jakby z umowy jasno powinno wynikać, w jaki sposób my pracujemy i czy my się umawiamy na to, że dostawca nam będzie dostarczał coś co 2 tygodnie, czy nie. Więc to jest jakby jedna rzecz. I tutaj jeszcze a propos tego, co pani Ewa pisała, że w dużej firmie IT nie doświadczymy raczej dostępu do pracowników. To jest prawda, ale wtedy po prostu budujemy dobrą relację z product ownerem, osobą, która jest odpowiedzialna za zespół programistów po stronie dostawcy. Czy są jeszcze jakieś pytania?
Ja pozwolę się włączyć sobie teraz na tym etapie, dlatego że wynotowałam parę pytań od pana, od Adama Owczarczyka. I pytanie do pana Adama, czy chciałby pan powtórzyć jakieś pytania, czy znalazł pan odpowiedź w narracji Karoliny, bo z pana strony pojawiły się takie trzy, czy powinno być tak, że informatyk, który ma brać w projekcie, powinien posiedzieć chwilę z osobami, dla których pracował i przypatrzeć się ich pracę, eliminować bugi w oprogramowaniu, które przewidzieliśmy i na etapie planowania już rezerwujemy środki na rozwój. Panie Adamie, jakby pan napisał nam na czacie, czy jakby któreś z tych pytań nadal jest aktualne. Tak, na etapie planowania już rezerwujemy środki na rozwój. Czy rozumiem, że to wyczerpuje nam pytania do Karoliny w dniu dzisiejszym w kwestii jej prezentacji? Chyba, że Państwo nie mają pytania. A Pani Urszula? Lepiej tutaj Pani Urszula, lepiej ogólnie, tak jak to, właśnie to jest tak, że oczywiście to zależy od specyfiki projektu, więc z jednej strony, ale jakbym miała już tutaj jakby generalizować, to lepiej ogólnie. Natomiast chyba, że są takie rzeczy, które, no, co do których jesteśmy pewni. To znaczy na przykład to, że strona ma działać tak szybko, żeby obsługiwała jakąś ogromną ilość osób. Także tutaj czasami widziałam takie umowy, w których były na przykład też bardzo konkretnie wpisywane czasy reakcji na błąd, tak, który powinien czas reakcji dla dostawcy. I teraz, jeżeli tutaj Pani pisze o tych, zmienić umowę aneksami. Jeżeli to jest możliwe, i to też właśnie dobry prawnik to Państwu przygotuje, w zależności od specyfiki projektu, zastanowić się, które z tych, uznać, że na przykład jest jakaś część prac nad funkcjonalnościami, która nie wymaga aneksowania. To znaczy, żeby bo każdy aneks umowy wiąże się z czasem. I jeżeli ja teraz mam taką sytuację, że no wymyśliłam, że chcę 4 okna, a 3 i na przykład to nie wpływa znacząco na zmiany w budżecie, no to jeżeli ja, a umowa wymusza na mnie to, że ja muszę koniecznie podpisać aneks, żeby mieć te 3 okna zamiast 2, no to ja po prostu tracę czas, no bo to już wchodzi, ktoś musi to podpisać i tak dalej, i tak dalej. Więc tak, znaczy istotnym elementem, zwłaszcza w bardzo złożonych projektach, jest przemyślenie, które części projektów i zmian, jakie zmiany w umowie wymagają aneksów, a jakie nie. Tak, ja rozumiem tak, Natalia, że to wszystko będzie... Tak. Prezentacja będzie udostępniona. Będzie udostępniona, ale nie w najbliższym tygodniu, dlatego że my musimy, proszę Państwa, zmontować ten filmik, dodać napisy i to chwilę nam zajmie. Dlatego będę rozsyłać Państwu informacje mailowo, kiedy już ten proces nastąpi. Te prezentacje ze wszystkich webinariów będą opublikowane na stronie właśnie naszego transformatora kultury i pracowni otwierania kultury. Także informacje o tym dostaną Państwo na mailu.
podobnie jak inne materiały po tym szkoleniu. To ja życzę Państwu powodzenia i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. I pewnie zakładam, że jutro może z niektórymi z Państwa się spotkam na tak zwanym dyżurze. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za udział i zapraszamy na kolejne webinaria. Ja pozwolę szybko przypomnieć, że następne już 6 października o godzinie 11 i będą to wątki prawne związane z wyborem dostawcy i zamówieniem umów IT. Także zapraszamy serdecznie, a wszystkie informacje przypominające o tych wydarzeniach oraz podsumowujące spotkanie prześlę Państwu na maila. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.